Cześć Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Odchodzącego z Trybunału Konstytucyjnego sędziego Mirosława Granata ma zastąpić profesor Zbigniew Jędrzejewski. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę. Opozycja uznała, że dalsze rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie konstytucyjnego pata nie mają sensu. 27 kwietnia profesor Mirosław Granat kończy swoją kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Na jego miejsce zgłoszono jedną kandydaturę. To karnista profesor Zbigniew Jędrzejewski, desygnowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jestem kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziś tę kandydaturę opiniowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Posłowie opozycji zasypali profesora Jędrzejewskiego przeróżnymi pytaniami. Czy spotkał się pan z tym, że w jakimś kraju orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie są przez władzę wykonawczą publikowane? Pytam o skutki prawne uchwał stwierdzających brak mocy prawnej uchwał podjętych przez Sejm VII kadencji. Podobnych pytań poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej zadała kilkanaście, między innymi o tak zwaną aborcję. Na to zareagowała profesor Krystyna Pawłowicz. Pani nie ma prawa swojej frustracji lewackich tutaj wylewać na pana kandydata z naszej strony. Co język, panie przewodniczący, proszę reagować, to jest jakaś karczemna awantura, krzyki. Przepisy mówią, że pytania powinny dotyczyć tylko tego, czy kandydat posiada wyróżniającą wiedzę prawniczą. W tym przypadku pytania opozycji zmierzały w jedną stronę, podkreśliła poseł Małgorzata Wasserman, wiceprzewodnicząca Komisji Sprawiedliwości. Państwo chcecie za wszelką cenę zmusić pana profesora do tego, żeby ocenił bieżący spór polityczny. Proszę, naprawdę proszę mnie nie traktować jak przedmiot do realizacji celów własnej polityki. Ostatecznie komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę profesora Jędrzejewskiego z stosunkiem głosów 16 do 11. Państwo wybraliście drogę, która spowoduje, że ten spór wokół Trybunału Konstytucyjnego będzie niestety dalej trwał. I kompromisu jak nie było, tak nie będzie. Ocenia poseł Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Pomysł jego ugrupowania był taki, żeby Prawo i Sprawiedliwość wystawiło jako kandydata jednego z sędziów wybranych w grudniu niedopuszczonych do orzekania. Ryszard Petru, lider Nowoczesnej, mówi, że zgasło ostatnie światełko nadziei. Mamy do czynienia z konfrontacją. Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, na którym był obecny pani marszałek Dolniak i pani poseł Gasiuk-Pichowicz, pokazało, nie wiem, że to jest konfrontacja, to tam nawet w ogóle nie było dialogu. Wolę dialogu zgłaszają ludowcy i prezentują projekt ustawy, która ma zakończyć spór konstytucyjny. To pomysł, który ma szansę wyprowadzić Polskę z kryzysu, mówi prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów, 6 sędziów, co do których istnieje konflikt. Przechodzi w stan spoczynku. Sejm wybiera 3 nowych sędziów. Do tego Trybunał Konstytucyjny sam publikowałby swoje wyroki. Takie rozwiązania nie wchodzą w grę, oceniają posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, co dalej? Doktor habilitowany Marek Dobrowolski, konstytucjonalista, uważa, że wybór nowego sędziego to zwykła procedura, która nie powinna budzić politycznych emocji. Wybór tego nowego sędziego właściwie jest poza sporem toczącym się o Trybunał Konstytucyjny, o sposób obsadzania poprzednich zwalnianych miejsc. Niesłuszne zatem wydają się oceny, że to koniec szans na porozumienie. Profesor Jakub Stelina ocenia, że prawne rozwiązanie nabrzmiałej sytuacji nie jest możliwe już od dawna. Ten konflikt ma charakter już czysto polityczny i powinien być po prostu w drodze rozwiązań politycznych rozwiązany. Najlepiej, gdyby doszło do zmiany konstytucji. Najprawdopodobniej jutro głosowana będzie kandydatura profesora Zbigniewa Jędrzejewskiego. Parlament Europejski przyjmie jutro rezolucję dotyczącą Polski. Jest ona związana ze zmianami w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego. I choć inicjatorzy projektu zapewniają, że to wyraz troski o Polskę, jest to zewnętrzna ingerencja w sposób stanowienia prawa w naszym kraju. Ciąg dalszy sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Już jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad rezolucją w sprawie sytuacji w Polsce. Treść projektu wstępnie uzgodniły dwie największe frakcje. Europejska Partia Ludowa, do której należą też europosłowie Platformy Obywatelskiej oraz socjaliści i demokraci. Rezolucja nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych, ale niesie inne skutki, też na P, propagandowe, na co liczą posłowie z Platformy Obywatelskiej.
chcą oni pokazać, że mają jeszcze wpływ w Parlamencie Europejskim i w innych instytucjach unijnych. Sądzę, że ten czas będzie się powoli kończył. Przeciwna rezolucji jest frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Myślę, że w ogóle takich rezolucji ograniczających prawa suwerenne krajów członkowskich nie powinno być tutaj w Parlamencie Europejskim. Ja jako poseł do Parlamentu Europejskiego jak najbardziej popieram starania większości parlamentarnej w Polsce o przywrócenie dla narodu polskiego poprzez swych przedstawicieli prawa decydowania o własnym ustroju, o własnym kraju. Bardzo się cieszę, że polski rząd z własnej inicjatywy zaprosił Komisję Wenecką, by wydała opinię na temat tego, co dzieje się w Polsce. To bardzo silny wyraz demokracji. Frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, zgłosiła własny projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczący kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Według projektu przyczyną tego kryzysu są decyzje podjęte przez poprzedni Sejm. Poza tym posłowie uznali, że wynoszenie wewnętrznych spraw na arenę międzynarodową w żadnej mierze nie służy Polsce. Ze Strasburga dla Informacji Dnia Wioleta Czarnomska. Nowe przepisy dotyczące uchodźców dają więcej czasu na zebranie danych potrzebnych do ustalenia tożsamości. Ma to znacznie obniżyć zagrożenie przeniknięcia do Polski terrorystów podających się za osoby uciekające przed wojną. Dopóki odpowiednie służby nie wydadzą pozytywnej opinii w sprawie cudzoziemca, jego wjazd do Polski, nawet w ramach europejskiego systemu relokacji, będzie niemożliwy. W Sejmie odbyło się dziś drugie czytanie projektu ustawy. Premier Ewa Kopacz zgodziła się na przyjęcie do Polski 11 tysięcy uchodźców. O bezwarunkowej relokacji nie chce za to słyszeć obecna premier Beata Szydło, dla której bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze. W myśl przepisów, nad którymi pracuje Sejm, służby dostaną więcej czasu na sprawdzanie tożsamości cudzoziemców. Te wszystkie procesy relokacji i przesiedlenia mogą następować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie zagwarantowane bezpieczeństwo. Czynności sprawdzające będzie można prowadzić dokładniej, bo czasu będzie więcej. Służby będą miały nie tydzień, a półtora miesiąca na dokładne prześwietlenie domniemanego uchodźcy. Można przeprowadzić te czynności sprawdzające w sposób bardziej kompleksowy. Tutaj nie ma już w tym momencie pewnego takiego działania pod presją. Jest to tym istotniejsze, że na służbach krajów, do których w pierwszej kolejności docierają uchodźcy, nie można polegać. Obecna sytuacja w Grecji i we Włoszech, jak wspominałem, nie daje nam najmniejszych podstaw do tego, żeby stwierdzić, iż osoby, które miałyby zostać sprowadzone do Polski, posiadają potwierdzoną tożsamość. Grupy stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa często zmieniają sposób działania. Widząc zamieszanie związane z rosnącą falą emigrantów, starają się wmieszać w tłum. My wiemy bardzo często, że oni są bez dokumentów, bez paszportów, podający fałszywe informacje o sobie. I bardzo często jest ta postawa uchodźców efektem desperacji. Dlatego równie ważne jak procedury są kompetencje osób prowadzących weryfikację. Jak pokazały zamachy w Paryżu i Brukseli, posiadanie informacji na temat zagrożenia, jakie stanowi konkretna osoba, to nie wszystko. Belgijskie służby zignorowały ostrzeżenia Turcji, iż Ibrahim el-Bakrawi, zamachowiec z brukselskiego lotniska, jest islamistycznym bojownikiem, przypomina profesor Wojciech Gizicki. Sposób ich działania jest absolutnie negatywny i tragiczny wręcz. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że służby jednego państwa nie są w stanie reagować na tego typu zagrożenia. Musimy skutecznie współpracować w ramach systemu europejskiego, wręcz światowego. Nowe regulacje zobowiązują policję, Straż Graniczną i ABW do przekazania szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców odpowiednich informacji. Tym samym zlikwidowane będzie domniemanie, że wjazd cudzoziemca do Polski nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa, jeśli stosowne organy nie zajmą stanowiska. Zmiany są popierane przez wszystkie kluby w Sejmie. Kukiz 15 woli jednak, aby rząd z pomysłu przyjmowania uchodźców w ogóle się wycofał. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jednoznacznie powinien wycofać się z tego systemu i nie brać udziału w europejskim podziale konsekwencji unijnej, czy też dokładniej mówiąc niemieckiej lekkomyślności, by nie powiedzieć nawet głupoty. Bo jak nazwać inaczej to, co dzieje się obecnie ze sprawami oskarżonych o molestowanie w czasie sylwestrowej nocy w Kolonii uchodźców. Dla przykładu, jeden z imigrantów przybyły z Maroka, okazał się królem złodziei.
Początkowo mieszkał we Włoszech, po czym przeniósł się do Düsseldorfu i w Niemczech złożył wniosek o azyl. Znajduje się on na liście ponad 2200 osób z Afryki Północnej dopuszczających się kradzieży. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu odbyło się pierwsze sympozjum nowych mediów pod hasłem Zaplątani w sieci. Uczestnicy sympozjum mieli okazję wysłuchać studentów i doktorantów zajmujących się zagadnieniem nowych mediów w różnych jego aspektach. Otwierając spotkanie ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, wyjaśnił, czym są nowe media w oparciu o słowa księdza kardynała Tarcisio Bertone. Nowe media są znakiem odmienionego świata. Młodzież jest inna. W większości przypadków myśli i wyobraża sobie nie dzięki rozmowie i logice tekstowej, ale przez obraz, muzykę, krótkie flesze informacyjne. Bóg w tym obszarze nie może być nieobecny. Sympozjum nowych mediów to inicjatywa studentów toruńskiej uczelni, mówi Maciej Piech, organizator tego naukowego spotkania. Z racji, że jesteśmy uczelnią medialną, a proces nowych mediów jest jeszcze niezbadany, bo internet i nowe media rozwijają się bardzo dynamicznie. I chcieliśmy, żeby młodzi naukowcy z całej Polski przyjechali i podzielili się swoimi pracami naukowymi, swoimi referatami, swoim doświadczeniem z użytkowania i z tych wszystkich procesów nowomedialnych. Profesor dr habilitowana Monika Przybysz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przybliżyła, na czym polega projekt Misericors jako przykład mobilnej komunikacji treści religijnych. Misericors jest projektem, który tak naprawdę ma na celu wyciąganie ludzi sprzed komputerów, ekranów, smartfonów, tabletów do tego, żeby czynili Boże Miłosierdzie w życiu realnym. W sesji plenarnej głos zabrał ksiądz dr habilitowany Józef Kloch, były rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski. Przedstawił temat Kościół mediatyzowany od Mateusza do Misericors. Zarówno media oddziaływują na Kościół, jak i Kościół przejmuje pewne media jako własne narzędzia. I to jest właśnie mediatyzacja, wzajemne oddziaływanie, przejmowanie również i radia, telewizji jako własnego. Tu w Toruniu zwłaszcza to czujemy. Obrady panelowe odbywały się w czterech zakresach tematycznych. Społeczeństwo zmediatyzowane, przyszłość dziennikarstwa, perspektywy edukacji, szanse i zagrożenia. Wydarzeniu patronowało Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. 96 olejnych portretów ofiar katastrofy smoleńskiej. Ta niezwykła kolekcja to bezinteresowny dar dla narodu polskiego malarki Małgorzaty Wrochny. Wystawę Portrety Smoleńskie prezentowaną w Sejmie otworzył dziś marszałek Sejmu Marek Kuchciński. 3 lata, tyle czasu zajęło artystce namalowanie 96 portretów ofiar katastrofy smoleńskiej. W tym czasie pani Małgorzata Wrochna także musiała zmagać się z ciężką chorobą nowotworową. Jak sama podkreśla, było warto wykonać tę pracę, aby oddać hołd pamięci najważniejszych osób w państwie. Postanowiłam, żeby uwiecznić te osoby. Obraz olejny jednak może przetrwać nawet kilkaset lat i mam nadzieję, że ta wystawa sprawi, że nie zapomnimy łatwo o zasługach tych osób. Pod dużym wrażeniem całej wystawy, jak i osoby jej autorki jest profesor Wiesław Wysocki. To jest gigantyczne. Czasem w ciągu życia artysta namaluje połowę portretów tych, których tutaj mamy na wystawie. Ze wzruszeniem pracę artystki przyjęła Ewa Błasik, wdowa po generale Andrzeju Błasiku. Jak patrzę na portret, na ten obraz mojego męża, to mam wrażenie, że oczy jego spoglądają na mnie właściwie z każdego miejsca tego Sejmu. Więc mam wrażenie, że on jest tak, jakby żył. Portrety prezentowane są w holu sejmowym. Ta wystawa powinna wędrować po całej Polsce, uważa organizator wystawy, poseł Andrzej Melak. Dziś jest premiera, ale myślę, że to jest dobry początek tego, by wyruszyła w Polskę i świat niekończący się maraton objazdowy. Wystawa będzie prezentowana w Sejmie do 15 kwietnia. Negocjacje o nowej koalicji i składzie nowego rządu na Ukrainie nie przyniosły żadnych rezultatów. Według posłów prezydent Petro Poroszenko coraz poważniej grozi rozwiązaniem Rady Najwyższej oraz wcześniejszymi wyborami parlamentarnymi. Po tym jak Arsenij Jaceniuk złożył dymisję, kandydatem na nowego szefa rządu został Wołodymyr Hrojsman.
Szef ukraińskiego rządu Arsenij Jaceniuk miał dziś oficjalnie złożyć dymisję, gdyż po utracie poparcia większości w Radzie Najwyższej prace jego gabinetu od lutego były praktycznie sparaliżowane. Jaceniuk oświadczył jednak, że jego partia pozostanie w prozachodniej koalicji z blokiem Poroszenki. Tymczasem dzisiejsze rozmowy o utworzeniu nowego rządu nie przyniosły rozwiązania kryzysu politycznego. Deputowany bloku Poroszenki Serhii Łaszczenko powiedział: trwa walka między administracją Poroszenki a Hrojsmanem. Administracja stara się zainstalować w jego rządzie swoich ludzi, a Hrojsman chce mieć w nim swoich. Według wcześniejszych doniesień gabinet Wołodymyra Hrojsmana mógłby liczyć na 226 mandatów. Sądząc po tym, jak zachowują się pan Hrojsman i Łucenko, możemy stwierdzić, że na pewno wiedzą, że jest 226 prawodawców w koalicji. Ja ich nie widziałem. Poseł z bloku Petra Poroszenki podał już nawet nazwisko osoby, która miałaby zostać ministrem finansów. Jeśli chodzi o pozycję ministra finansów, o ile rozumiem, pan Hrojsman zdecydował się zaoferować ją Oleksandrowi Danilukowi. Na sformowanie nowego rządu na Ukrainie czeka także Bruksela. Rzecznik Komisji Europejskiej Maja Kocjańczyk poinformowała: czekamy na informacje o sformowaniu nowego rządu na Ukrainie, aby mógł on prowadzić konieczny proces reform w obszarze gospodarki oraz spraw politycznych. Mamy nadzieję, że ten proces będzie kontynuowany. Tymczasem eksperci są rozczarowani bieżącą sytuacją na Ukrainie. Pozycja oligarchów nadal jest silna, a korupcja wciąż ogromnym problemem. Najlepszym dowodem na to jest afera panamska. Z materiałów opublikowanych w ramach Panama Papers wynika, że Petro Poroszenko zakładał firmy w rajach podatkowych w czasie, gdy piastował już urząd szefa państwa i nie wymieniał umieszczonych w nich aktywów w swoich deklaracjach majątkowych. Oligarchat nadal rządzi. Wiadomo, że mija już dłuższy czas po przewrocie na Majdanie. Zmian nie ma, trudno się spodziewać, żeby klany oligarchiczne chciały prowadzić przejrzysty system rządzenia. Zresztą nie jest to możliwe, trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Podobnie sami Ukraińcy wydają się już nie mieć złudzeń co do poprawy sytuacji. Pokazało to referendum w Holandii, w którym wyborcy nie zgodzili się na ratyfikację umowy stowarzyszeniowej Unia Europejska-Ukraina, czym symbolicznie zamknęli drogę na członkostwo w Unii, przynajmniej w najbliższej przyszłości. Kończymy informację dnia. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejne wydania. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Iwona Kowalska. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. W nocy od 6 stopni na Pomorzu Zachodnim do 9 na Podlasiu. Jutro rano miejscami możliwe mgły. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju pogodnie. Z kolei na północy i wschodzie opady deszczu. Na Suwalszczyźnie, południu oraz na krańcach zachodnich lokalne burze. Od 13 stopni na Pomorzu do 20 stopni we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie spadać, na barometrach około 1007 hektopaskali. I na koniec prognoza pogody na kolejne dni. Zapraszam. W czwartek na wschodzie i w centrum dużo chmur z przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie pochmurno z deszczem lub mżawką. Na południowym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 10 na Pomorzu Zachodnim do 19 na wschodzie i w centrum. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. W piątek przed południem pochmurno i deszczowo na południowym zachodzie i północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze przejaśnienia. W dzień od 11 na Podlasiu do 17 we Wrocławiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu i południa.